Nawet jeśli macie w domu telewizor, to istnieje duża szansa, że używacie go do czegoś innego niż oglądania telewizji. Trendy są takie, że telewizję ogląda coraz mniej osób. Są przecież Netflixy, konsole do grania itd., itd. Ale od czasu do czasu to, co dzieje się w telewizji, potrafi przenikać do innych sfer, na przykład do internetu. I jedną z takich spraw jest kontrowersyjna postać Rafała Olszaka, psychologa, o którym to głośno zrobiło się po udziale w programie Ślub od pierwszego wejrzenia, w którym to pełnił rolę eksperta. No i jeszcze po tym, jak ludzie odkryli, co potrafi wypisywać na swoich social mediach. Faceci przez to zmieniają się w feminizm. Nie ma czegoś takiego jak feminizm. Po prostu mężczyźni stracili jaja. Wmawiają mężczyznom, że oni nic nie muszą. Na wskroś feminizmem i lesbianizmem prasa kobieca. Ślub od pierwszego wejrzenia polega na tym, że dwójce ludzi, zazwyczaj chłopowi i babce, dobierani są teoretycznie najbardziej adekwatni partnerzy na podstawie ich osobowości, preferencji i tak dalej. Więc jest grono ekspertów, które najpierw przeprowadza z nimi jakieś wywiady, wypytuje ich o różne rzeczy, a potem na podstawie swojej wiedzy, statystyk i tak dalej, dobierają im teoretycznie najbardziej adekwatnego partnera. No i całość polega na tym, że ta dwójka uczestników programu kompletnie nie wie, kogo eksperci im przypasowali i dowiadują się o tym dopiero przy ołtarzu, co brzmi absurdalnie i popapranie, ale widziałem kilka odcinków i trzeba przyznać, że czasami jest to całkiem urocze. Program towarzyszy uczestnikom w przygotowaniach, w rozterkach, w lękach, niepewnościach i tak dalej, aż do samego finiszu, czyli ślubu. No i potem jest ewidencja, jak to wszystko się udało, czy ci ludzie w ogóle się ze sobą zgrali, czy są dopasowani. Ale to tyle o samym programie. Wróćmy do pana Rafała. Kiedy wejdziemy na jego Instagrama, mamy sporo porad w formie Q&A, które wydają się eksperckie, słuszne, poparte praktyką i wykształceniem, które, jak dowiemy się ze strony, którą prowadzi ocalsiebie.pl, pan Rafał zdobył na prywatnej uczelni SWPS, Szkole Humanistyczno-Społecznej. Z tymi prywatnymi uczelniami w Polsce bywa różnie, ale generalnie z uczelniami w Polsce bywa różnie, więc może nie będziemy się nad tym jakoś specjalnie pastwić. No więc ludzie zadają panu Rafałowi różne pytania, na przykład tego typu: dobry, przepana, a co zrobić, gdy druga osoba próbuje ci coś wmówić? Dobry, asertywność, na przykład rozumiem, jak ty to widzisz, ale pozostaję przy własnej opinii. To brzmi jak bardzo dobra rada. Jak budować przestrzeń w związku? Komunikując się z partnerem na bieżąco i mówiąc o swoich potrzebach, które są z tym związane. Spędzanie czasu osobno nie ma w sobie nic złego, byle tylko nie brakowało balansu, wspólnych chwil. Brzmi kompletnie zdrowo, brzmi jak coś, co powinniśmy aplikować do swojego życia, żeby żyć lepiej. Dlaczego dziewczyny tak często robią wielkie halo z pójścia do łóżka? Ludzie mają prawo potrzebować, by aktowi zbliżenia towarzyszyły wzniosłe emocje. Dla jednych chodzenie do łóżka jest jak gimnastyka, dla innych to coś więcej. Czynność podejmowana z intencją uprawiania miłości. Uszanuj to. Dokładnie. Ludzie są bardzo różni, mają różne potrzeby. Świetna rada. To wszystko brzmi jak rozsądne, dobre, zdrowe rady, które nie wykraczają poza kompetencje pana Rafała. Ale jedna panna troszeczkę mnie zjechała za to, że nie mam auta, chociaż wcześniej rozmawialiśmy o równouprawnieniu. Niby równe prawa, ale co to za facet bez samochodu? Może to ona niech ma auto? Co pan o tym sądzi? Podziękuj koleżance za szczerość, bo ma rację. Facet to ma być facet. Mobilny, samodzielny, zaradny, a nie gość zasłaniający się równouprawnieniem, gdy panna pyta, czy ma cztery kółka. To straszne, że męskość dziś tak rozwadnia się, rozmiękcza. Faceci przez to zmieniają się w feministki w spodniach. Słabną, robią się podatni na deprechę i jełowe życie. Facet to ma być facet, ale o tych konkretnych cechach, które wymieniłem, bo właśnie takie podobają mi się u innych facetów. I koniec. Aha, i jak nie masz prawa jazdy, to przez to, że zmieniłeś się w feministkę w spodniach. A tak poza tym, robisz się podatny na deprechę i jałowe życie. Szczerze mówiąc, jeśli twierdziłbym, że moje życie jest jałowe i nie wiedziałbym, co z tym zrobić, albo zmagałbym się z depresją, tak jak wiele osób dzisiaj, i usłyszałbym, że to przez to, że dzisiejsza męskość się rozwadnia i rozmiękcza, to poczułbym się, jakby ktoś po prostu napluł mi w mordę. Dla osoby w kryzysie to może być jak cios i sygnał, że nie warto szukać pomocy. Zresztą powody odnośnie tego, dlaczego ktoś nie ma prawa jazdy, potrafią być bardzo różne. I o ile zgadzam się z tym, że samochód bywa przydatny, potrzebny, daje pewną wolność, o tyle to, czy ktoś posiada prawo jazdy, czy nie, może być podyktowane szeregiem czynników, od tych zdrowotnych, na przykład stan zdrowotny nie pozwala mu na zrobienie prawa jazdy, albo bardzo prozaicznych, na przykład takich, że ktoś po prostu nie chce prowadzić samochodu. Nie potrzebuje tego. I dla kogoś przy wyborze partnera to może być istotny, wręcz decydujący czynnik. Może na tej podstawie uznać, że to nie jest ktoś, z kim chciałby być i ma do tego święte prawo. Ale to trochę tak, jakby na randce cisnąć po kimś, że ma długie włosy, a facet nie powinien w długich włosach chodzić, bo co to za facet z długimi włosami. Babo, you do you!
To nie jest uniwersalne prawo wszechświata, to jest twoja preferencja. I nie ma co za twoją preferencję kogoś po prostu obrażać. Równie dobrze sam fakt, że ktoś przywiązuje do tego tyle uwagi, może być odpychający. A męskość nie musi być sprowadzana do faktu, czy ktoś ma prawo jazdy, czy nie ma. W tym kraju prawo jazdy ma znaczna część dorosłych ludzi i to nie czyni z nich wcale ani żadnych gigaczadów, ani doskonałych głów rodziny. No więc chłop został zjechany przez babkę, ale został też zjechany przez psychologa i we dwójkę kopią tego leżącego chłopa na ziemi. Leave him alone. Tak w ogóle, o czym my tutaj rozmawiamy? Przecież według pana Rafała feminizm nie istnieje. Czy pana zdaniem feminizm poprawił czy popsuł relacje damsko-męskie? Nie ma czegoś takiego jak feminizm. Po prostu mężczyźni stracili jaja. Wielu nawet jest na utrzymaniu swoich partnerek albo daje im nad sobą pełną władzę w zamian za seks. No to jest ten problem z męskimi feministkami w spodniach, czy go nie ma? Bo już trochę się pogubiłem. Poza tym statement, że wielu mężczyzn jest na utrzymaniu swoich partnerek i oddaje nad sobą pełną władzę w zamian za seks, brzmi jak coś, co pan Rafał po prostu sobie wyobraża, jak coś, co właśnie wyciągnął ze swojego tyłka, o czym fantazjuje, ale to nie oznacza, że faktycznie tak jest. Nie ma nic na poparcie swojej tezy. Mało tego, brzmi ona kompletnie nieprawdopodobnie w kraju, w którym utrzymanie całej rodziny z dwóch pensji bywa wielkim wyzwaniem, a co dopiero w przypadku, gdy rodzinę albo siebie i swojego dorosłego partnera miałaby utrzymywać jedna osoba ze swojej jednej pensji. Nawet jeśli takie zjawisko występowałoby powszechnie, to musiałoby być ograniczone do wąskiego grona wyjątkowo dobrze zarabiających ludzi. Dalsza część tyrady, przypomnijmy, nad nieistniejącym feminizmem, więc z kim się tak naprawdę pan bije, panie Rafale? Ja już nic nie rozumiem. Czy w obecnych czasach panowie potrafią sprostać roli opiekuna rodziny? Feministki wmawiają mężczyznom, że oni nic nie muszą, a nawet nie powinni, na przykład otwierać drzwi kobiecie. I coraz częściej chłopaki mówią: okej, mamy wyrąbane. Efekt? Coraz częściej to kobiety utrzymują rodziny, robiąc jakby na dwa etaty, pracując i wychowując dzieci. Wy dziewczyny naprawdę powinniście przyjrzeć się temu, co feministki robią rzekomo dla waszego dobra. Mam takie pytanie, od kiedy to feministki wmawiają mężczyznom, że mężczyźni już nic nie muszą? To brzmi jak wyssane z tyłka. Już niezależnie od tego, czy ktoś się zgadza, czy nie zgadza z feministycznym punktem widzenia i tutaj w nawiasie mówiąc, nie ma czegoś takiego jak uniwersalny, precyzyjny, jeden punkt widzenia feministyczny, ale upraszczając, nieważne czy ktoś się z nim zgadza, czy nie, naprawdę trudno dojść do wniosku, że jednym z postulatów jest to, że faceci już dzisiaj nic nie muszą. Jest wręcz przeciwnie, dzisiaj te dynamiki płciowe są bardzo napięte i bardzo dużo się o tym dyskutuje, ale to, czy ktoś sobie życzy, żeby ktoś otwierał przed nim drzwi, czy nie, powinno sprowadzać się tylko i wyłącznie do osobistej preferencji, tak samo jak to, czy ktoś ma ochotę, czy nie ma ochoty otwierać przed kimś drzwi. To jest aż tak proste, po co to komplikować? Po co chłop to tak komplikuje? Co do utrzymywania rodziny, pracując jakby na dwa etaty, pracując i wychowując dzieci, przecież to jest dosłownie kwestia, którą zajmują się feministki. Zagadnieniem unpaid work, czyli tym, że kobiety mają normalną zawodową pracę, idą do niej, wracają i potem zajmują się domem, robią za gosposię. Panie Rafale, myli pan porządki. Czego pragną współczesne kobiety? Czy to jest jeszcze cokolwiek romantycznego? Wbrew temu, co pisze przesiąknięta na wskroś feminizmem i lesbianizmem prasa kobieca, nadal pragną mężczyzn i miłości przez duże M. Tyle, że głęboko wątpią, czy fajni faceci są do niej zdolni. Nic dziwnego, tysiące kolesiów tygodniowo wali do nich drzwiami i oknami przez Tindery i inne apki, zwłaszcza wtedy, gdy wrzucą zdjęcie w stroju kąpielowym, a nie tak po prostu. Panie Rafale, nikt nie postuluje, że ludzie już nie pragną miłości. Ale panie Rafale, po pierwsze, nie każda kobieta korzysta z apek randkowych, Tinderów i innych. Po drugie, nie każda kobieta wrzuca zdjęcia w strojach kąpielowych albo w półnegliżu. A poza tym zupełnie ignoruje pan fakt, że istnieją samotne kobiety, tak jak samotni mężczyźni, którzy mają problem ze znalezieniem sobie partnera. Osobiście uważam, że nie powinien pan aż tak generalizować i notorycznie pomijać jednostkowe doświadczenia pojedynczych osób ze swoimi problemami. Nawet fakt, że kobiety dostają na Tinderze generalnie więcej uwagi, nie oznacza od razu z automatu czegoś dobrego. To nie jest takie czarno-białe, bo co z tego, że tej uwagi jest bardzo dużo, jeżeli część wiadomości to zdjęcia parówy z fleszem. Czy mężczyzna powinien zwierzać się swojej kobiecie ze swoich słabości? Sens i zakres zwierzania się innym ludziom ze swoich słabości zawsze należy poprzedzić porządnym namysłem, biorąc pod uwagę aspekty takie jak sens, celowość i potencjalne konsekwencje takich działań. Należy liczyć się z tym, że ukazując słabość,
dojrzałość, człowiek może przestać być pożądany czy szanowany przez płeć przeciwną. Och tak, bo nasza autentyczność i dobrostan psychiczny powinien być dyktowany tym, czy będziemy pożądani przez płeć przeciwną. I to mówi psycholog. Dlaczego w ogóle ktokolwiek miałby chcieć być z kimś, przed kim skrzętnie musi ukrywać jakąś sporą część swojej osobowości, przed którą nie może się odsłonić? Wydaje mi się, że nikt tutaj nie mówi o zadręczaniu losowej osoby swoimi problemami, ale w zasadzie trudno uzgodnić, czy chodzi tutaj o tak zwanego znaczącego innego, czy o losowo poznaną babkę w pubie. Załóżmy, że to pierwsze i w takim przypadku oznacza to skrzętne ukrywanie jakiejś części siebie, a to oznacza zakładanie maski. A zakładanie maski często prowadzi do samotności i bardzo utrudnia stworzenie głębszej relacji. Sami przyznacie, że może być trudno nawiązać taką relację z kimś, kto się nie odsłania. I na deser. Prosicie o komentarz odnośnie uwag na temat moich wypowiedzi uznawanych czasem za niepoprawne politycznie. Jestem szczery do bólu i nie owijam w bawełnę. Dziękuję za wsparcie tym, którzy uszanowali lub poparli mój męski głos. Mężczyzna też człowiek. Ma prawo wyrażać myśli i emocje. Jeśli kobiety i mężczyźni mają żyć razem, obie strony powinny móc otwarcie mówić o tym, co im się podoba, a co nie. Hejt ani żadna inna próba cenzury nie przyniesie skutku. Panie Rafale, pan chyba nie widzi problemu, a problemów jest w zasadzie kilka. Pierwszy z nich jest taki, że jeżeli coś jest niepoprawne politycznie, nie musi być tylko przejawem romantycznego buntu w słusznej sprawie. O ile sam osobiście miewam problemy z bezkrytycznym podejściem do poprawności politycznej i wydaje mi się, że to jest dobre podejście, żeby ten krytycyzm zachować, o tyle, przynajmniej w moim przekonaniu, sama kontrowersyjność nie jest wartością samą w sobie. Teoria spiskowa o płaskiej ziemi również jest kontrowersyjna, co wcale nie czyni jej bardziej wiarygodną, wręcz przeciwnie. Po drugie, jak już zdążyliśmy zauważyć, część wygłaszanych przez pana opinii jest najzwyczajniej w świecie wątpliwa. Po trzecie i najważniejsze, wypowiada się pan w social mediach z pozycji psychologa, kogoś, kto zajmuje się tym profesjonalnie, zawodowo i jest fachowcem w swojej dziedzinie, opiera się na nauce. Nie z pozycji losowego Kowalskiego, posiadacza konta na Instagramie, ale z pozycji psychologa. Na pana profilu mieszają się pana osobiste opinie, fantazje z fachową wiedzą, co dla przeciętnej osoby może być trudne do rozróżnienia i sam niewiele pan robi w tym temacie, żeby te dwa porządki od siebie oddzielić. Sam z wykształcenia jestem socjologiem i od czasu do czasu zdarza mi się wykorzystywać zdobytą wiedzę do tworzenia moich materiałów. Ale nie brenduję mojego kontentu jako socjolog, bo w treściach, które produkuję, bardzo często świadomie te dwa porządki mieszam. Wszystkiego dobrego, panie Rafale.